W jaki sposób działa silnik jonowy? Co ciekawe, silnik jonowy jest jednym z rodzajów silników rakietowych, a tym, co odróżnia ten silnik od tych pozostałych, tych bardziej nam, można powiedzieć, znanych silników rakietowych, tych, które możemy oglądać wokół siebie, no nie tak wokół siebie, ale które są takim czymś bardziej nam bliskim, jest to, czym jest czynnik nośny. W przypadku silnika jonowego są nim jony, czyli nazwa wzięła się właśnie stąd. Oczywiście te jony muszą być w jakiś sposób rozpędzone, a odbywa się to poprzez oddziaływanie elektromagnetyczne. Obecnie stosowane silniki jonowe wykorzystują do swojego działania gaz szlachetny ksenon. Atomy tego ksenonu są pozbawiane ładunku ujemnego i już jako jony dodatnie zostają rozpędzone przez, można powiedzieć, energię elektryczną, czyli albo przez pole elektryczne, albo przez pole magnetyczne. Po prostu te jony za pomocą tego pola są rozpędzane i wyrzucane z tego silnika. To one są niejako tą siłą nośną, czynnikiem nośnym tego silnika. Czyli wyrzucone jony dają siłę ciągu, ponieważ są one rozpędzane do bardzo dużych prędkości, nawet do 36 km na sekundę, to dają dużą siłę ciągu. Ale ponieważ moc, która napędza ten silnik, nie jest duża, ciąg też nie jest duży. Po prostu tej masy wyrzucanej, tych jonów wyrzucanych nie jest bardzo dużo. Ta ilość jest ograniczona. I chociaż są one rozpędzane do bardzo dużych prędkości, to jednak jest ich na tyle mało, że siła ciągu nie jest jakoś bardzo duża. To właśnie z tego powodu silniki jonowe są stosowane. Co ciekawe, silniki jonowe są już od kilkunastu lat stosowane, ale są stosowane w przestrzeni kosmicznej, tam gdzie ta siła ciągu jest wystarczająca i tam, gdzie te tradycyjne silniki rakietowe nie sprawdzają się tak dobrze, te ich właściwości fizyczne, chociaż są jakie są dobre, kurde, źle to powiedziałem, w naszych ziemskich warunkach są dobre, pozwalają na wystartowanie tej rakiety, do rozpędzenia jej do odpowiedniej prędkości, żeby wyjść z tego, pokonać tą grawitację ziemską, to w przestrzeni kosmicznej nie są one efektywne. A silnik jonowy nie pozwoli nam podnieść jeszcze może, nie pozwoli nam się po prostu wystartować z tej Ziemi, pokonać tej siły grawitacji, rozpędzić do odpowiedniej prędkości rakiety, ale w przestrzeni kosmicznej ta jego praca, to w jaki sposób pracuje, pozwala mu na wielokrotnie większe możliwości niż te tradycyjne silniki rakietowe, gdzie tym czynnikiem nośnym są inne materiały, inne rzeczy, a nie właśnie jony. Czyli po prostu silnik jonowy świetnie się sprawdza w przestrzeni kosmicznej. Tam, gdzie ten stwarzanie tej siły ciągu za pomocą wyrzucanych jonów jest bardzo dobre, świetnie wpływa na wyniki tego silnika, a nie stosuje się go u nas, no można powiedzieć na Ziemi, żeby po prostu napędzać te rakiety, ponieważ te właściwości fizyczne tego silnika, można powiedzieć, powodują, że nie sprawdza on tutaj się w wystarczająco dobry sposób. Oczywiście może kiedyś, cały czas te prace trwają, te silniki jonowe może będą też u nas świetnie się sprawdzały, ale to już temat na inną dyskusję. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania kanału. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna dla tego kanału. Dziękuję za uwagę.